myślę, proszę Państwa, że gdyby te brawa nie były takie wątłe, to dziewczyny nie miałyby dylematu, czy jeszcze mam coś zagrać. Do roboty, kochani! No właśnie! A to jest tylko preludium atrakcji, więc ja nie wiem, jakie Państwo mają plany na kolejne kilkanaście minut, ale byłoby rozsądnie i ze wszechmiar polecam, żeby je z nami związać. Mam na myśli ARP i Viapolski, na której stoisku Państwo są teraz. Dziewczyny, czy dacie się namówić na jeszcze jedną małą próbkę Waszych muzycznych możliwości? Mówią, że tak. Proszę Państwa, to jeszcze dosłownie chwila, bo Wy musicie być we trzy, prawda? I za moment dostaniecie to, co brawami wywołaliście. Bardzo Państwu dziękuję za tę spontaniczną reakcję, bo po pierwszych brawach trochę się niepokoiłem, że nie było śniadania w hotelu. Ale teraz już się nie niepokoi. No więc jesteśmy ponownie w komplecie. One nazywają się Cosmic Sound. Dajcie im jeszcze raz odczuć, że są tutaj bardzo mile widziane. Proszę Państwa, poproszę.
Klaudia i Aleksandra, czyli Cosmic Sound. Bardzo wam dziękuję, dziewczyny, ale tak dziękuję na krótką chwilę. Proszę państwa, dzień dobry tym, którzy widzą i słyszą, i tym, którzy tylko słyszą. Do tych drugich mam tylko jedną informację i przesłanie. Popełniacie gruby błąd, jeśli nas tylko słyszycie, a nie widzicie. Zapraszamy państwa na stoisko ARP i Viacalls, bo tutaj teraz będzie się bardzo dużo działo. Kto wie, to dobrze, że wie, kto nie wie, niech się dowie. Za chwilę będziemy, proszę państwa, prezentować Pileę, najnowszy autobus elektryczny naszego gospodarza. Warto o kilku sprawach z nim związanych, proszę państwa, wiedzieć. Po pierwsze, Pilea to nie jest po prostu nazwa własna, to jest coś dużo więcej, między innymi skrót od polski innowacyjny, lekki, elektryczny autobus. I za tym tekstylnym pancerzem po państwa lewej, mojej prawej stronie właśnie coś takiego się kryje i za chwilę będziemy to odkrywać. Bardzo wyjątkowy pojazd, największy z kolekcji, utytułowany już nie tylko w Polsce i za granicą. Oprócz tego zdradzę państwu, że za nazwą Pilea kryje się też coś, co wiąże się zarówno z bankowością, jak i przyrodą, o czym jeśli zostaniecie z nami się dowiecie, a byłoby nam niezmiernie miło, bo tak odsłaniać go premierowo bez państwa to trochę nie ma sensu, więc mówię, ale również dlatego mówię, przedłużając delikatnie, żeby ci, którzy, podkreślam, tylko nas słyszą, a jeszcze nie widzą, mieli czas, żeby tutaj przyjść. Ale myślę, że magnetyzm moich słów jest dużo mniejszy niż magnetyzm muzyki, więc proszę państwa, dajmy sobie jeszcze 2 minuty spotkania z dziewczynami z Cosmic Sound. One zagrają nam jeszcze jeden utwór, wtedy będziemy mieli już komplet publiczności i będziemy mogli państwu pokazać w pełnej krasie Pileę. Dziewczyny, zapraszam.
mini koncercie tylko z Państwa powodu i dla Was. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, rozpoczynamy prezentację, która jest powodem tego, że porwaliśmy Państwa ze wszystkich innych stoisk, żeby pokazać Wam coś wyjątkowego. Coś, co nazywa się Pilea 12E. 12, bo to 12-metrowiec, Evo elektryczny. No i jest bardzo wyjątkowy. Nie wiem jak Państwo, ale ja nie jestem fanem hasła Dobre bo Polskie. Za to jestem wielkim fanem hasła Dobre bo Dobre. A jak do tego jeszcze okazuje się, że jest to w 100% polskie, stworzone w 100% przez polskich inżynierów w naszym kraju, to myślę sobie, że wtedy radość jest podwójna. I właśnie z czymś takim dzisiaj tutaj mamy, proszę Państwa, do czynienia. A więc szykując się do tej prezentacji, o wprowadzenie do niej poproszę tych, którzy są siłą sprawczą dzisiejszego spotkania i bez których byśmy się tutaj dzisiaj nie spotkali. Członek zarządu ARP i Viacom, pan Piotr Śladowski, gotowy do boju. Dzień dobry. Bardzo miło jest przywitać Państwa na naszej dzisiejszej prezentacji, na naszym stoisku. Pamiętam, jak niedawno jeszcze, bo to niecały rok minął, kiedy prezentowaliśmy Państwu pojazd 10-metrowy, a już dzisiaj możecie zobaczyć auto 10-metrowe w nowej odsłonie. To jest ten pojazd zielony za nami, który stoi tam w głębi. Pojazd, który zrobił bardzo duże wrażenie i w Polsce, ale także i w Europie, w Bułgarii, w Grecji, gdzie pokazywaliśmy go na targach w Plovdiv i w Salonikach. Auto docenione za design oraz wysoką jakość wykonania. Natomiast w ostatnim czasie, ten ostatni rok był dla nas bardzo pracowity. Czas dużego rozwoju spółki. I właśnie dzisiaj chcieliśmy Państwu zaprezentować także nowy autobus 12-metrowy, czyli po produkcie 8,6 metra, po 10-metrowym dzisiaj czas także zaprezentować 12-metrowy pojazd elektryczny. Efekt pracy naszych inżynierów, trzecie dziecko, ale i ich głos. Bardzo miło jest Państwa gościć na tej premierze. W pojeździe tym jest bardzo dużo nowością, ponad 20 nowych rozwiązań technicznych zastosowanych w tym pojeździe zostało przez naszych inżynierów. Natomiast trzeba pamiętać, że pojazd ten cały czas posiada wszystkie dotychczasowe zalety pojazdów marki Pilea, czyli płaską podłogę od początku do końca, baterie w podłodze, zasięg w przypadku tego autobusu to będzie nawet 600 km, lekka konstrukcja, niskie zużycie energii na 1 km i to główne zalety Pilei, które od zawsze spółka prezentowała. Myślę, że o szczegółach opowie dyrektor do spraw produkcji i rozwoju pan Marcin Fidler. Dziękuję Państwu bardzo. Tak, Szanowni Państwo, nowa Pilea P12 to rozwinięcie dotychczasowych autobusów 8 i 10, tak jak to ładnie określił pan Tomasz Kamel, największy w rodzinie. To odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, ale jednocześnie nowy znak rozwoju spółki. Ten autobus bazuje na wszystkich najlepszych rozwiązaniach z poprzednich projektów, a jednocześnie nowa platforma daje dużo więcej możliwości. To nadal baterie w podłodze, czyli obniżony środek ciężkości. To nadal płaska podłoga na całej długości. Baterie w tym autobusie mogą mieć pojemność do 600 kWh. To bardzo duży zasięg. Baterie mogą być ładowane zarówno z gniazdka, jak i za pośrednictwem pantografów, tak tradycyjnego, jak i odwróconego. Dobrze wypuszczona przestrzeń pasażerska, wysokomocowy, oszczędny silnik powodują bardzo wysoki komfort, tak dla kierowcy, jak i dla wszystkich pasażerów, a pasażerów ten autobus jest w stanie zmieścić ponad 100. Ten pojazd to także nowoczesne systemy wspierające bezpieczeństwo.
to monitoring 360 stopni, to wspomaganie skrętu w prawo, to także oświetlenie LED-owe, które poprawia bezpieczeństwo, które poprawia, zmniejsza zużycie energii, ale także nadaje niepowtarzalnego charakteru temu autobusowi, o czym za chwilę się Państwo przekonacie. Dziękuję bardzo. A ja zdradzę Państwu jeszcze jedną ciekawostkę, która samego mnie zaskoczyła. Otóż być może świat elektrycznych pojazdów nie wyglądałby tak jak dzisiaj, w ogóle by nie wyglądał, gdyby nie fakt, że bardzo, bardzo wiele lat temu podwaliny pod nowoczesne baterie położył Polak, który wynalazł ten cały sprzęt, od którego wszystko się zaczęło. Skąd o tym wiem, proszę Państwa? Otóż wiem z LinkedIna i z książki poświęconej polskim wynalazcom, którzy zrewolucjonizowali świat, dosłownie świat. A skąd o tym wiem? Bo pisze o tym Marcin Fiedler. Ten dyrektor, który Państwu przed chwilą o tym opowiadał, więc proponuję pójść tym tropem, a ponieważ pewnie nie jeden handlowiec i inżynier obojga płci jest tutaj na sali, to mogą Państwo mieć fascynującą podróż przez polskie odkrycia i wynalazki, które zmieniały świat. Ale wracając do tego wynalazku, czyli do naszego 12-metrowca. Trochę nie wierzyłem, gdy przeczytałem w moim scenariuszu pewną uwagę dotyczącą tego, że według niektórych, a już na pewno twórców, można by było pile porównać do F-16. A mianowicie, proszę Państwa, że jest niczym F-16 wśród autobusów. Nie wiem jak Wy, ale ja chętnie się dowiem, co stoi za tym porównaniem i skąd ono się w ogóle wzięło. Dlatego bardzo proszę, żeby reprezentujący firmę Grabpol, partner ERP i Viacres Michał Sitek przyszedł tutaj teraz i się wytłumaczył z tego F-16. Dzień dobry, panie Michale. Cześć Tomku. Dziękuję wszystkim zgromadzonym za przybycie. Przyznam szczerze, że zaskoczyłeś mnie strasznie tym pytaniem. Stawiasz mnie w takiej sytuacji. Można rzec, że ta gwiazda dzisiejszych targów, jutrzejszych i pojutrzejszych, to nie jest F-16. Ja bym ją określił mianem F-22. Z tą różnicą, że to F-22 jest już dostępne. I można je będzie zobaczyć za chwilę. Natomiast wracając do pytania. Ja reprezentuję firmę, która od 40 lat jest w branży automotive. Na przestrzeni tych ostatnich 40 lat pozbieraliśmy portfolio wybitnych poddostawców. To jest top of the top, jeżeli chodzi o poddostawców silników elektrycznych, w który wyposażony jest właśnie ten autobus. Silnik centralny na magnesach trwałych, które są o najwyższej sprawności, uzyskują najwyższą sprawność. Miejsce pracy kierowcy nowoczesne, miejsce pracy kierowcy z dashboardem 12-calowym. Autobus wyposażony jest w sterownik OpenECU firmy Dana TFO, która sprosta wszystkim regulacjom stawianym na 2024 rok. Mówimy tutaj o w pełni functional safety. Mówimy o wszystkich regulacjach związanych z ASIM na poziomie D. Co wiąże się z tym, że bezpieczeństwo cyber security jest idea gotowa z tym rozwiązaniem. O kolejnych rozwiązaniach powiedział kolega Marcin, więc ja bym nie chciał przedłużać. Powiemy, że wszyscy czekamy na to, aż autobus wszyscy będą mogli zobaczyć. Także myślę, że czas dla Tomka, na zapowiedź i dla wszystkich fotoreporterów. Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękuję. Jestem pod wrażeniem. Iście Churchillowskie podejście. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, Winston Churchill mówił, chodzi o to, żeby temat wyczerpać, a nie słuchaczy. I my sobie też to absolutnie bierzemy do serca. Ale jestem Państwu jeszcze winny jedną krótką informację i opowieść, co łączy pile 12E z bankowością i botaniką. Otóż okazuje się, że pilea to jest również nazwa doniczkowej rośliny, która potocznie nazywane jest pieniążkiem. Państwo wiedzą, że niektóre nazwy roślin nadawane są ze względu na wiarę w ich magiczne moce. Tutaj akurat to nam się wszystko ładnie łączy, bo pilea niczym pieniążek też powinna zapewniać swoim przyszłym właścicielom gigantyczne oszczędności i jeszcze większe zyski. I my tutaj wszyscy, a już na pewno nasi gospodarze, bardzo mocno wierzymy, że tak będzie. Proszę Państwa, nawet tyle, jeśli chodzi o nazwę i jej tajemnicę. Jeszcze atrakcja, o której też wspomniałem, szczególnie powód do dumy dla gospodarzy. Pilea zgarnia nagrody. No i firma zgarnia nagrody. Niedawno coś takiego miało miejsce, proszę Państwa, w Grecji, w Salonikach. No i co to za nagroda i
za co została przyznana, o tym opowie szef Polsko-Greckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, obecny dzisiaj z nami, Jerzy Atanasianis. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Jestem bardzo dumny z tego, że jako prezes Polsko-Greckiej Izby Handlowo-Przemysłowej mogę dzisiaj po bardzo udanych targach w Tesalonikach wręczyć nagrodę za innowacyjny produkt, za uczestnictwo z największym pojazdem elektrycznym na tychże targach. A była to 86. edycja międzynarodowych targów w Tesalonikach. Także gratulacje serdeczne. Dziękuję bardzo Panie Prezesie za tą nagrodę. To dla nas jest naprawdę duże wyróżnienie. Dziękuję bardzo. No to co, części oficjalnej mam wrażenie stało się zadość, nagrody przejęte, gratulacje. No to rozbierzmy to cudo, proszę Państwa. Myślę, że to jest już czas najwyższy, żeby Pile 12E wyzwolić z okowów tego tekstylnego pancerza i żeby ją Państwu pokazać. Oto premierowy, najważniejszy moment tego spotkania. Czas już za chwilę, proszę Państwa, poznać tego 12-metrowca. Ale żeby wszystko miało atmosferę odpowiedniej dostojności, my budujemy napięcie również przy pomocy bąbelków. Więc ja nie wiem, jak Państwo sobie z tym poradzą, żeby z jednej strony rejestrować Waszymi kamerami, a z drugiej wznieść z nami toast, ale już poradzicie sobie z tym, to Wasz problem. Zapraszam Państwa, proszę sięgnąć po kieliszki, które nasze koleżanki, piękne hostessy, operatywne niezwykle, zaraz Państwu rozdadzą. Jak już będzie szkło w dłoniach, to możemy zaczynać. Działajmy, bardzo proszę. Dziewczyny teraz rozpoczynają też, mam na myśli Cosmic Sound, kilkuminutową taką przygrywkę, przy preludium przed odsłonięciem. To akurat będzie idealnie czas, żeby Państwo się szkło zaopatrzyli. Bardzo proszę się częstować. Zostawiam Was sam na sam z dziewczynami, a za 2-3 minuty będziemy mogli światu i Państwu pokazać najnowsze dzieło, czyli Pile 12.